Jeśli chodzi o sytuację na rynku detalicznej sprzedaży paliw, to możemy powiedzieć, że marże uzyskiwane na handlu paliwami w tym segmencie są niestabilne. A jak wiadomo, biznes nie lubi niestabilności, woli przewidywalności, woli pewną ciągłość. Natomiast to wcale nie oznacza, żeby siąść, załamywać ręce i płakać, bo w sytuacji, kiedy marże paliwowe nie dają gwarancji powodzenia biznesu, można rozejrzeć się za innymi możliwościami zarobku na stacji paliwowej. Według raportu Popichno, jaki poznaliśmy niedawno, w tym roku zmniejszyła się liczba stacji paliw w Polsce. Po raz pierwszy od kilku lat, bo dotąd ilość tych obiektów w Polsce można określić jako konstans. Liczba stacji w Polsce spadła o 100 kilkadziesiąt, natomiast jest to przede wszystkim związane z zakończeniem procesu tak zwanej wielkiej modernizacji. Pojawiły się głosy, że zmuszenie stacji do zmodernizowania się, czyli do przeprowadzenia niezbędnych zmian technicznych, to jest uderzenie ustawodawcy, uderzenie przepisów w branżę. No, ale tak naprawdę, proszę Państwa, branża miała, patrząc wąsko, kilka, a patrząc szeroko, kilkanaście lat na to, żeby się zmodernizować, więc kto się zmodernizować chciał i planował, to zrobił to. Natomiast ci, którzy stacji nie zmodernizowali, jeżeli przez te kilka czy kilkanaście lat nie uskładali pieniędzy na modernizację, no to czy oni będą mieli obiekt zmodernizowany, czy nie, wielkiego biznesu raczej im się nie uda zrobić. Natomiast ci, którzy się zmodernizowali, którzy na rynku pozostali, z kolei w tej chwili mierzą się z problemem niestabilnych marż nie dających gwarancji długoterminowej pewności prowadzenia biznesu. No ale tutaj siadać, załamywać ręce nie ma co, bo przecież na stacji paliw można również wprowadzić ofertę pozapaliwową. Można kontrolować koszty, można wprowadzić dyscyplinę wydatkową i można poszukać zysków na innych towarach, na dobrach niepaliwowych, czyli wykorzystać przestrzeń stacji do sprzedaży tego, co daje marże dużo, dużo wyższe niż paliwa. Niektórzy bronią się przed tym jak diabeł przed święconą wodą, ale to jest błąd, bo nie musi to wcale oznaczać ani wysokich kosztów, ani jakiejś radykalnej zmiany na samej stacji. O tym będziemy mówić na specjalnym szkoleniu Optymalna Stacja Paliw, na które zapraszamy we wrześniu do Warszawy.